Hej, cześć, witajcie, Gabor z tej strony. Komentarz filmu się nazywa ten film Najbezpieczniejsza baza versus armia Venom w Minecraft, Gplay i Lumi. Nagrywane na streamie charytatywnym, właśnie dlatego pokażę wam takie coś, co tu powinno być cały czas. Nagrywane na streamie charytatywnym 12-godzinnym, nie wiem kiedy ten film ujrzy światło dzienne, ale możliwe, że kiedyś ujrzy, a możliwe, że nigdy nie ujrzy. Uga bułka, no nie wiem, no zobaczymy. W każdym razie lecimy z koksem, o. Dawaj 3 kamon 3, 1 z tamą, 2 z PC o 3 w nocy, pamiętaj nie sapę z PC. Z PC? SPC? Nie, no, będzie jedno, dwa komentarze, zobaczymy jak czasowo wyjdzie. Maksymalnie dwa, dobrze. Lecimy z koksem, link do filmu, którego oglądam, macie w opisie i kanał, który oglądam też. Lecimy z koksem. Baranowice. Cześć Baranowice. Tu mieszka Gplay. Pewnego dnia miasto atakują zmutowane Venom Golemy. No, zaczyna się grubo. Zmutowane Venom Golemy. Te, ale w ogóle ich jest sporo. Ale to z kosmosu przyleciały? Czy tam poprzedni Venom się rozmnożył? Nie. Nasz bohater postanawia przerobić starą opuszczoną piwnicę na najbardziej strzeżoną bazę, aby się tam schować. To bunkier Bladiego przeróbcie. No, fajny ma bunkier. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a czeleść... Kurde, ale straszne są takie Venomy. Jakbym ja obudził się na przykład rano i bym zobaczył takiego za oknem, to mi się wydaje, że moją pierwszą myślą to było to, że bym przerobił piwnicę, której nie mam. O, to wykopałbym piwnicę i bym sobie zrobił z niej bazę taką. Na dziś to 7000... Jezu, ale ich jest sporo w ogóle. 2, 4, 6, 8, 10. Ja psny gwin. Kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę. 7000, dali? Nie dali. Dawaj te 22 minuty, Kamontri. Dziękuję, 36 zł, Gadiv, za pieniążka. Pozdrawiam, 22 minuty. No, no ten film trwa 18, pewnie będę go z godziny oglądał, znając mnie. I serdecznie zapraszam do oglądania. Dobrze, ja też zapraszam. Zacznijmy od tego, że super nowoczesny bunkier, a na betonowych ścianach o grubości ksys są deski przybite. Właśnie, nice. Bunkry się chyba robi z tego. Ściany są chyba z ołowiu? Tak, w sensie, no nie znam się na bunkrach. Jeden bunkier jaki znam, to znam przez alkoholowe wspomnienia. Ale dobrze, bawmy się. Niby nie oglądałem Venoma 2, nie czytałem Venoma, ale fajny się wydaje, ogólnie. Pośmiejemy się. Baza. Jeśli podoba. Kurde, to jest jedyny fajny moment w filmie Gplaya. Moje filmy nie zapomnij. Bo to jest taki Gplay sprzed 1 800 000 widzów ze starym mikrofonem i wtedy by chyba było lepiej. Kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Jo, siemano. O kurde, stary. Gdzie twoje sutki? Ale wydepilowany jest. Kurde, to nawet ja taki nie jestem. Z przeciwieństwa Rafała Masnego. Z tej strony Gplay i dzisiaj postanowiłem wybrać się, słuchajcie, na basen. Jest na... No, to akurat... Nie wiem, z kiedy jest ten odcinek akurat, kiedy, nie? Z 25 marca, no to nie wiem, jaka była wtedy pogoda, ale ostatnie dni, jeżeli chodzi o mój kwiecień, to oddaję temperaturę. Dawaj te rodzina Venom, to co trwało 22 minuty, skiśniesz. No zobaczymy, na początku tu bazę sobie robimy, ja na bazie chcę skisnąć. Piękna pogoda i postanowiłem wykorzystać ten... No dziękuję, pozdrawiam. Lumie, ponieważ ona, słuchaj... Kurde, Gplay na basen, nie, żonki nie zabierze, sobie, kurde... Dzieci swoich. Zabierze sobie Lumi, która ma płetwę zamiast nóg. Chyba. Słuchajcie, niedługo powinna do mnie dotrzeć i będziemy razem słuchać. Właśnie głośnościowo jest git. Chcecie się tu taplać, skakać na główkę. Woohoo! Jest naprawdę. To było na główkę? Trzeci będziemy. Nie, to nie było na główkę. Słuchajcie się tu taplać, chyba. Skakać na główkę. Woohoo! To było na nogi. Jest naprawdę cudownie. No, no fajnie, w sensie spoko. No nie będę się czepiać za bardzo, bo basen oddaje w lato. Jak mam być szczery. Jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji. Ale w sensie, no nie mogę, nie wiem jaka, znaczy wiem jaka jest częstotliwość u mnie na filmie. U mnie pierwsze przypomnienie o subie pojawia się na minucie 40... Nie, na minucie 15 się zaczyna pierwsze przypomnienie o subie. Jeszcze o łapce się zaczyna na drugiej 30. To koniecznie już teraz zamieniać. On troszeczkę wcześniej, 10 sekund wcześniej zaczyna. Dzwoneczkiem, widzowie.
Plot twist. G-Play zabrał żonę i dzieci, ale ich utopiłby nie płacić alimentów. Nie no, on by nie był zdolny do takiej zbrodni. On pewnie jest kochającym mężem i ojcem. Wygląda mi na takiego. Ponieważ już niedługo wbijamy 2 miliony subów na... No, w ogóle muszę mu złożyć gratulacje, bo naprawdę, kurde, ogromnymi krokami się dobija do tych 2 milionów, a to jest potężna cyfra, więc... Szapoba pod tym względem, naprawdę, nie no, ja jakbym się nie śmiał z jego filmów, to ten facet ma naprawdę łeb do biznesu. Dlatego dołączajcie czym prędzej, tylko się da, o już... Co ty powiedziałeś? ...to koniecznie już teraz zamieniacie go na szary z dzwoneczkiem, widzowie, ponieważ już niedługo wbijamy 2 miliony subów na naszym kanale, dlatego dołączajcie... DOŁĄCZAJCIE! Mówi się dołączać, a nie dołączać. Ty używasz włącznika czy włącznika? Proszę, wiedziałem, że dotrę. Brakowało mi tego. Tylko się da, o już widziałem. Ja mi się w słuchawkach kąpię. Ty chyba jakieś wodoodporne JBL-ki. Tam gdzieś z tyłu lumu, słuchajcie. Num, co robi tu ten Dona TSPC i tyle, SPC mniej niż więcej niż sam Envim, co robi, nudzi mi się UWUWUW, mniej niż więcej niż 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 mniej niż mniej niż mniej niż więcej niż więcej niż więcej niż więcej niż mniej 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 niż mniej niż mniej niż więcej niż mniej niż więcej niż mniej niż więcej niż XD. Ja mi się wydaje, że to była jakaś zakodowana wiadomość. Ratunku, ratunku! Czemu ona prosi o ratunek? Co się dzieje, Lumi, co? Jaki straszny potwór mnie w ogóle teraz cały czas goni! Kto cię goni? Przecież tam nikogo nie ma. Tak, on teraz goni... W ogóle to jest... Zawsze podziwiałem, że ona jest syreną. No nie wiem, jakiś w ogóle taki okropny... Ej, ale w ogóle pójście z Lumi na basen oddaję, bo jest syreną. Kudny, jak nie wiem, co dziwne, proszę. Ty, czekajcie, jaki, bo kurde, bo ja nie chcę, żeby oni jakiegoś nieładnego słówka powiedzieli tutaj. Jaki straszny potwór mnie w ogóle teraz cały czas goni. Jak on teraz go nie widzę. No nie wiem, jakiś w ogóle taki okropny, paskudny, jak nie wiem, co dziwne, proszę. Czemu? Powinien ich gonić na przykład. Kto jest ogromny i paskudny? Kto ją? Powinien dzieciak G-Playa ją gonić. To było śmieszne na przykład. Dobra, poczekaj, Lumi, bo ja ogólnie jestem w samych kąpielówkach, ja muszę iść się ubić. A tam narzekasz! Jej pewnie ten fakt nie przeszkadza. Ja szybko tutaj do przebierani i zaraz ci pomogę. O, ja nie mogę. To jest w ogóle ambitne, bo to wymaga zmiany skina. Okay. Otwór, słuchajcie, ogólnie gonił Lumi i jeśli myślicie, że to dobry pomysł, żeby po prostu sprawdzić... Nie mów, że to zostawcie łapkę w górę. To koniecznie teraz zostawicie kciuki. Nie no, on jest szybszy troszeczkę. Ja mówię, mój pierwsze powiadomienie o subie jest na minucie 15, a o łapce na drugiej minucie 30. No tak, zobaczymy, tak. Ile kciuków w górę uda wam się... Tyle osób, to słuchajcie, 5200 osób uważa, że to dobry pomysł. Pierdolnijcie się w łeb, żartuję. Nie róbcie takich rzeczy. Widź pod tym odcinkiem, wpadajcie oczywiście też do sklepu edgyplay.com. Tak, wbijajcie tam. Najgorsze jest to, że bym sobie zamówił coś, tylko nie ma moich rozmiarów. Dosyć spory chłopak jestem. Po super ciuchy i gadżety, a my idzie... W ogóle to... Jak w samych kąpielówkach, to masz słuchawki jeszcze na głowie. Słuchajcie, się ubrać, także mamy... Ty, on ma swoje ciuchy tutaj, ale szereczek nie masz. I koszulkę, okej, ubieramy wszystko. Ty, ale w ogóle patrzcie, jaki ten. Jesteśmy teraz zwarci i go... Ej, lol, co on zrobił? Ty, ten facet w ogóle ubrał ciuchy w formie zbroi i się mu skin zmienił. Ty, bo to jest jakiś chyba wyższy poziom, ten, on umie jakieś takie rzeczy. Gotowi po prostu do działania, także Lumi, ja już... A wytarłeś się? A natrysk? A dezynfekcja? Super jesteś, G-Play. Jestem ubrany, wiesz to... A mówili ci kiedyś, że się na basenie nie biega? Chyba nie mówili. Trochę mi pokrzyżowałaś planie, bo mieliśmy normalnie na basen dzisiaj. No tutaj wiem, no, ale... się relaksowała no, mi w ogóle. Po prostu. Ale to... Czekaj, bo ty ją opierdalasz za to, że w planie był relaks z nią w basenie i kiedy przyszła, żeby... prosić o pomoc, to mówisz, że to źle, bo był w planach relaks.
Jeszcze do jedyny taki plus, że miałam... Jeszcze z nożem przyszła. To bo mieczek też chcesz, to ci dam. A, bo naprawdę no straszny mu. Ten potwór. Dobra, pokazuj, lepiej gdzie ten uważać. Potwór. A co to ten... No, ja nie mogę, przecież to jest zwykły golem, Lumi. To nie on. No tam koło sklepu. Nie wiem, czy on się tam zatrzymał, czy dobra, co. Dobra, masz parking obok, a parkujesz a na ulicy. Podjedziemy samochodem, pokażesz mi, gdzie on tutaj jest. No co tutaj, to za... Ale potwór. Ej, czekaj, czekaj. Ja kojarzę i przecież to jest... Ja, ty, no. Taki zmutowany Venom. A w sumie, czemu zmutowany? Jakby wyglądał jak z Basic Venom. Ja nie mogę, Lumi, rzeczywiście to jest niebezpieczny potworek. No mówiłam, słuchaj, ci. Ale co w ogóle, on jest nieprzyjemny, on ciebie... No nieprzyjemny osobnik, słuchaj, no jak szła obok, to jej powiedział, cześć mała, a ona uznała, że to jest gwałt. Tak było, nie zmyślam. Ja żartuję oczywiście. Gonił, zaatakował cię, przepraszam. Ale wpierdol cię szkuję. Enzi? A no tak, bo Enzi ma chyba skina Venoma. Nie, to wszystkie nawiązania do Enzi to są przypadkowe. Panie Venomie, czemu pan... Panie Venomie. Taki niemiły, niech pan się uspokoi. Czemu pan jest niemiły? Ktoś podchodzi do ciebie i ci wywala bułę w łeb. Jestem ciekaw, czy jakby na przykład G-Play walczył na Fame MMA i wyszedł do oktagonu, kurde, wiecie, taka rozgrzeweczka. Tu jakiś, wiecie, piąteczka na starcie i idą na siebie, G-Play trzyma gardę, jego oponent idzie na niego, G-Play wykonuje cios, nie trafia i jego oponent z kontrataku wywala mu w łeb. Przewraca się i mówi do sędziego i do swojego oponenta, co ty taki niemiły jesteś? Co ty taki niemiły jesteś? Natychmiast, Lumi, pomóż mi! Lumi, bierz mieczyk, poradzimy sobie razem z nim. Czemu nam pan dzisiaj krzyżuje plany? Mieliśmy... Już bym śmieszniejszy odcinek uznał, jakby na przykład G-Play zrobił film typu G-Play i Lucky starają się powstrzymać dziecięcą krucjatę i na przykład tam by byli krzyżacy, taki skin wojownika i by G-Play do nich powiedział, czemu mi krzyżujecie plany, to uważam, że to bym nawet lajka stawił pod takim filmem. Uważam, że spytanie się krzyżaków, czemu krzyżują mu plany, jest najlepszym pytaniem i to jest z automatu żart wygrany. My razem iść na basen, a pan nam... Oj, zabili go. Umarł! Ten odcinek mógłby się już skończyć. Tutaj normalnie, ej, udało to Lumi, to trzeba zgłosić normalnie. Ej, ta Lumi jest taka malusia, taka tyci, jakby... Nieironicznie, nie, może jakby miała... Ale przynajmniej jest ten... stopkarze jej nie nękają. Komendę, żeby się tym zajęli. Ale może płe twarzy ją pęka... to nękają. Albo ja się boję, ja szybko lecę do swojej... No przecież go zabiliście, no... Ja pierdolę, tak głupio mówić. Nie powinnaś się już bać tego pana, bo nie żyje. Tego domku, dobra? No dobra, no to schowaj się, jak się boisz, to rzeczywiście, kiedy... Jak się boisz, to co tu się stało? Płetwiarze, tak. Uważam, że, jak sądzicie, czy ryby w swojej społeczności rybiej mają płetwarzy? To tak jak stópkarze są u nas, to u nas są u nich są płetwarze. Gdzie pójdziemy najwyżej na basen? No nic, słuchajcie, ja nie mogę, po prostu... Może w innym miejscu na przykład się wytrzesz, albo będziesz miał klapki i nie będziesz biegać. Mega pechowy dzień, mieliśmy dzisiaj fajnie go spędzić, a tak się składa, że w ogóle jakiś Venom nam pokrzyżował plany. No. Jeszcze... Dalem ci mój cały hajs, ale cel karytatywny mniej no. Niż więcej, niż więcej. Już 200 zł się udało zebrać, to jest więcej, kurde więcej, sporo, bo stream dopiero ponad połowę trwa, jeszcze drugie tyle będzie. No, G-Playowi nie udało się spędzić relaksacyjnie dnia, więc idzie do domu łodź wódę. To jest 8 dzień z rzędu. Ale spokojnie, on kaca leczy piwem. Czemu w ogóle policja nie pilnuje porządku w mieście? To... Bo ją wysadziłeś 400 razy na swoich odcinkach na przykład. Interesuje. Albo wprowadziłeś tam nieświadomych więźniów, nie wiem. Jeszcze G-Play posiadający wąty do policji to jest jedna z bardziej absurdalnych rzeczy, jakie się zdarzyły na tym kanale. Może by się w końcu wzięli do roboty, bo tak naprawdę... Słuchajcie, oni się tu ociągają, jakieś... Bo nie ma ust! Co on ma zrobić, jak nie ma ust? Aby tu pewnie obiadki jedzą, kolacje... Czekaj, co tu jest napisane? Co ma bo tak naprawdę, co to jest napisane? Oni się tu ociągają, jakieś sobie tu pewnie obiadki jedzą. DDPD. Czekaj, DDPD. PD to jest na pewno Police Department, ale co znaczy DD? Albo to jest OD. Jak ktoś ma najlepszy skrót do OD albo... O, bo PD to jest na pewno Police Department. Czyli Departament Policji, ale... OD to nie wiem, co to jest OD. Może to jest...
Ogniwo debilizmu Departament Policji. Office Department? Kulacyjki, halo, przepraszam bardzo. Miasto jest w niebezpieczeństwie. Ty, w ogóle jakaś szybka zmiana ról. Tam przed chwilą była Lumi, a teraz jest kurde ta baba. Jakiś Venom zaatakował moją... Jakiś Venom. Naprawdę. Jak kiedyś nie będę miał pomysłu na życie swoje YouTube'owe i będę robił śmieszne filmiki komediowe, to jestem pewien, że jednym z moich pomysłów do filmów komediowych będzie wchodzenie na policję i zgłaszanie przestępstw typu G-Play. Nie, wcale tak nie będzie. Nie będę taki głupi. Przyjaciółkę Lumi i przez to popstrzyżą... Czy właśnie wbiłem 48 tysięcy subów? Ujoj, widzowie! 48 tysięcy subów! Wiecie, jak ja się kisiłem z tą liczbą? Widzowie, właśnie wbiłem 48 tysięcy subów! Wy nie wiecie, ja się kisiłem z tą liczbą chyba od pół roku, albo dłużej. Poproszę klaski na czacie. Patrzcie, ile ja się kisiłem. Kurde, no, 47... No ponad, kurde, miesiąc, nawet poczekaj. Total subscribers, ale nie weekly. O, tu, kurde, 47 wbiłem. 2000, august, 20, rok się kisiłem, żeby wbić 1000 subów. Rok się kisiłem, patrzcie. Bo august to był kwiecień chyba, dobrze pamiętam? A nie, august to jest sierpień. No, to prawie rok. Dziękuję wszystkim za gratulacje. Mój kanał wraca do żywych, bo obrażam ludzi na nim. Dobrze, kontynuujmy. Zrobił nam plany, nie możemy iść na basen, ona się boi, poszła do domu, proszę się tym zająć. Nie, no jak to? Dziewczyna z płetwą nie może pójść na basen? Niemożliwe. No wie pan co, no dobrze, to ja tutaj zbadam sytuację, a... Nie, no nie wierzę, no. Salut. A pan w takim razie niech idzie po... Pan niech stąd wypierdala. Po prostu do domu. No dobra. Tam sobie proszę. Tylko obiad i już lecę tam patrzeć, obiad, co się w takim razie dzieje. Pani będzie jadła obiad. Ale co ty się... Już mnie naprawdę denerwuje mnie G-Play. Ja nie mogę. Do domu. Won. Tak, widzicie? No i słuchajcie, nici z basenu, po prostu... Dobra, o ile się nie będę, masz basen na chacie. Wszystko na nic, a miał zapowiadało się tak, słuchajcie, świetnie, tyle kciuków w górę. Wow! Ile Venomów! Ty wbiliście... Wow! Powiem, mnie dziwi do dzisiaj, czemu G-Play nagrywa tylko w HD 60 w ten, a nie w Full HD. Już mi pod tym filmem, także jestem bardzo... Ty mordo, bo... Trochę dużo niemiłych panów stoi obok twojego domu. Zadowolony, a tu patrzcie, czemu to ich tutaj jest tyle pod moim domem? Czego wy tu... Ku Klux Klan, ale na odwrót. Chcecie, panowie... Tak, wpierdol się w środę. O co chodzi w ogóle? Co was tutaj sprowadza? Co? No przecież oni go biją. Jak tak można w ogóle? Oni go biją, a on się pyta... Co was tutaj sprowadza? Nie wiem, chęć mordu. Nie, słuchajcie, ich tu jest za dużo. Ja uciekam stąd. Ja stąd uciekam. Wypuśćcie mnie stąd. Ja nie mogę. Co jest grane? Ja nie mogę. Normalnie armia jakichś golemów. Ile ich tutaj jest? To nie są golemy. Ty jesteś golemem. O nie, uciekam czym prędzej. Słuchajcie, oni są mocni. Co tam się dzieje? Co Lumi? Tam się dzieje? Dzień kto to? Normalnie armia... Ty Lumi, co ty tu robisz? Tych Venomów jest znacznie więcej, słuchaj, niż mi się zdawało, to nie był jeden. Wiesz co? No więcej ich jest, bo... Bo tak. Coś się wymknęło spod kontroli. Przejęli mój cały dom, nie wiem co się stało no, co z moją rodziną. Nie wiem co się... Nie żyją. Koniec. Dziękuję, do widzenia. Tak naprawdę to nie. Jednak żyją. Co się stało z moimi dziećmi? Ale ich tam jest naprawdę sporo. Czają się pod moim domem. Co robimy, słuchaj? Ej, wy też tak... Nie wiem, ja tak mam, że... Jak oglądam na przykład jakiś pozytywny film, typu komedia romantyczna, albo jakiś taki familijny, to czekam, aż ktoś umrze. I to nie jest tak, że jestem skrzywiony i za dużo gram w gry, tylko chodzi o to, że to by było nieprzewidywalne. Na przykład jak jest jakieś trudne sprawy, albo dlaczego ja, to tam zazwyczaj nie ma śmierci, no bo jak to tak śmierć w paradokumencie, w środku dnia, w filmie, w serialu. Po prostu... A to by było coś niespodziewanego. Tak samo tutaj. Wyobrażacie sobie dzień, w którym na przykład postać Lumi umiera? To był zwrot akcji.
Normalny, kurde, widzowie, aż mój kot się obudził. Słuchaj, jak my schowamy i przetrwamy, wiesz co? Wiesz co, jest pewien pomysł. Ostatnio... Jeepplay to jest taki minecraftowy freeze trochę. Koleżanka mi mówiła o jakiejś opuszczonej w ogóle piwnicy tam przy tym, wiesz co, pomniku tego creepera. Co? Koleżanka mi mówiła o opuszczonej piwnicy obok pomniku creepera. Nie? A może tam byśmy poszli się po prostu... To spływaj tam, mówi! Schowali, co? Podziemną no przecież bazę. Oni to zaraz... To ten domek mój też rozwalą. No słuchaj... Czemu rozwalą? Jak oni nic nie rozwalili, oni tylko stoją w jego posesji, w sumie nawet nie w domu. On ma basen, mówiłem, że ma basen obok domu. Tyle. To nic nie rozwalają. To jest normalnie jakaś plaga, plaga wynom... O nie, czy plaga się załapał. UFO nie zobaczył mnie, mi uciekamy. Pokaż, zobaczył mnie, uciekamy. Za dużo, musimy się schować. Słuchaj, normalnie... Jak Lumi obsługuje auto, że lewa część płetwy to jest... Jak? Jak ona to robi? Nasze miasto jest w niebezpieczeństwie. Ty, w ogóle na pakę się zapakowała. W bezpieczeństwie. Musimy się, słuchaj, chronić. Akwarium ma na pacę. Ty, więcej wenomów. Oni przejęli całe nasze miasto. A nie ironicznie, oni po prostu wkleli na... Nie, oni jakoś inaczej. To jest na modzie chyba. Albo to jest mod, bo nie może to być texture pack na Minecrafta, bo Iron Golem by nie atakował ich chyba tak. Dawaj szybko, słuchaj, bierzemy skuterki tutaj. Nie, no on znowu nosi skutery czołem. A czemu? Przecież autem nie jest lepiej? Dawaj szybko, bierzemy. Czy no skuter jest mniejszy i chyba szybszy, ale... Jedziemy na skrót. Tak, to można ich, nie wiem... Przejechać? Ty szybko pod pomnik creepera, dawaj. O, schodami na skróty. No, ustawiłem ci tu skuterek i za mną. Dobra, szybko, zobaczymy. Śmiesznie skręca. Śmiesznie skręca. Gdzie jest ta piwnica i o co dokładnie tu chodzi, Lumi? Dajesz sobie radę, Lumi? Dajesz radę tutaj jechać? No, tam prosto, na tą górę pojechałeś. Tak, cały czas prosto, dobra, ja tutaj gdzieś... Jezu, wyjechałeś w ogóle za ogrodzenie. Nie wiem, to jest naprawdę sztuka ulicy. Ten facet umie takie rzeczy robić, naprawdę. Sztuka ulicy, bo on na przykład wyjechał za ogrodzenie, szybko zszedł z motorka, wziął go na swoje mężne czoło. Okay, i co zrobił? Dobra. Nie będę ukrywać tego, że tęskniłem za tym widokiem. Skuterek przeniesiemy, idziemy. Jestem już pod pomnikiem creepera. Gdzie jest pomnik creepera? Także, słuchajcie, tutaj zostawiamy ten. A to jest pomnik creepera. Jest to wygląda, jakby ktoś zżygał się pizzą. Gdzie jest ta piwnica? Lumi, Lumi zgubiłeś. W tym budyneczku. Poczekaj, tu nie tutaj, ma. To tutaj, może słuchaj, tu? Nic nie ma. Dobra, że tutaj, tak? I tu jest jakaś podziemna... Piwnica. No bo on zawsze pewnie tu samą mapę importuje. Myślisz, że słuchaj, te wynomy zaraz tutaj ty, nie przyjdą? Jest tu coś. Czekaj, ja tam dobra, jest jakaś mieczek drabinka. Wyciągnę w razie czego. Ej, fajnie, jest tu... Fajna piwnica. Potencjał, takie chińskie normalnie lampki. Chińskie lampki. Jakieś, czekaj, jest tu coś... Pomnik creepera, który jest speedboardem. O, łóżka skrzyni. Co? Wiesz co, Lumi? Tylko... Gdzie są łóżka w tym miejscu? Nie ma... Takie chińskie tam... normalnie... A to jest łóżko niby. To nie jest źle. Wiesz co, Lumi? Tylko tutaj ta baza nie jest zbytnio bezpieczna. Może to jest 60 seconds ten, porównanie. Wieszna. Słuchaj, możemy się podzielić obowiązkami. Ty będziesz odpowiadała za wystrój tej bazy, żeby... Ale po co? Ja naprawdę przysięgam. Jak tak można w ogóle... By tutaj się miło i przyjemnie mieszkało, a ja... Ja mu nie chcę resztę życia spędzić. Chcę resztę życia spędzić tutaj. Za bezpieczeństwo. Zabezpieczę ją całą, że to będzie najbezpieczniejsza baza w Minecrafcie, słuchaj. Wiesz co, dodatkowo zamontuję jakiś system. To mi się wydaje, że podstawą tego równania jest to, żebyście w niej nie byli, bo jak wy w nim będziecie, to... To nie będzie bezpieczne. Ten monitoringu i po prostu... Monitoringu. Zajmę się... W ogóle jest prąd. ...tym, żeby nikt się tutaj nie dostał, żaden nieproszony gość. Poza tym będziemy mogli tutaj mieszkańców miasta i nasze rodziny normalnie... Przecież tam nawet nie ma gdzie srać. Dobrze się ściągnąć, żeby byli bezpieczni. Dobra, czekaj. Dobra, to lec, tylko bierz miecz. Czekaj, tutaj w ogóle są jakieś drabinki. Przydadzą się też. No zamontuję ja tutaj zaczynam dekorować jakby... Ja bym to bejco pierdolnął wszystko. Co? Dobra, dekoruj, tam masz ładnie wszystko uporządkować, a my słuchajcie, lecimy szybko do sklepiku i mam nadzieję, że nas nie zaskoczą te wenomy, bo one to są, słuchajcie, jakieś mutanty, takie normalnie potężne mutanty, które po prostu przejmują władzę nad naszym miastem, nie możemy na to... Ale one były w sumie tylko w twoim domu i jeden był na ulicy.
A, i drugi był obok basenu. To mi się wydaje, że to może być na przykład trójkąt G-playowski i on się zaczyna właśnie w twoim domu. Przechodzi przez basen, w którym często bywasz, pozarażać ludzi grzybicą, nie przebierając, znaczy nie wycierając się, nie posiadanie klapków. I zahacza jeszcze departament policji, w którym zawsze na wszystko narzekasz i robisz głupie rzeczy. To pozwolić. Albo ma spawner w Nie domu. możemy też liczyć na policję. O nie, patrzcie, tam jest Czemu nie następny. możecie liczyć na policję? Policja je obiad, zapomniałem. Zapomniałem, że on uzasadnia fakt nieliczenia na policję jedzeniem obiadu. Dywenu, widzicie? O nie, on mi chyba chce stanąć na drodze, słuchajcie. A Ale on sobie stoi. przecież tam z tyłu są sklepiki. Tam tutaj jest sklepik normalnie. To jest jedyny sklep w tym mieście? Tam możemy Ty kupić mieszkasz w Bydgoszczy? różne ciekawe rzeczy, także ja nie wiem, słuchajcie, czy to jest dobre miejsce. Kurde, to najskuteczniejszy policjant chyba głodówki ma. Nie, zobaczył mnie, zobaczył mnie. No jak. No przysięgam, no on do niego po prostu podszedł i panika, że go Ten Venom, zobaczą. on nie ucieka. Co miał zrobić? Uciekam, uciekam szybko do sklepu. Szalo pomocy, Venom mnie atakuje. On się nawet nie zmieści. Ja nie mogę. Proszę pana, niech mnie pan. Ciekawy dobór aktora głosowego. Proszę, tutaj ratuję, bo on cały czas ten potwór tu chodzi. No, Normalnie wszedł tutaj chyba raz się do tego uwziął. sklepu. Dobra, ja muszę się przygotować. Kupuję tutaj od pani A co normalnie. pan. Ale czym ty chcesz zapłacić? W ogóle co ty ubrałeś? Tutaj Chyba raz się do tego uwziął. sklepu. Dobra, ja muszę kupić. Exosuit. Super. Się przygotować. Kupuję tutaj Ale od czym ty pani chcesz normalnie. zapłacić? Jak ty chcesz Co on zapłacić? robi? Ja nie mogę, ale fajnie wyglądam. Potrzebuję normalnie jakiejś rzeczy. Słuchaj pani, bo my mamy Ale jakiej rzeczy? ciemną bazę i my musimy ją No. zabezpieczyć. O kurna, dobra. Zapomniałem, że ta pani to przemytnik broni. Tutaj O, mamy dużo takich dobra, ciekawych. monitoring. Dzisiaj dostawa doszła. Lasery. Dzisiaj dostawa doszła. Jesteśmy rekreacyjnym sklepem sprzedającym obuwie, wyposażenie wojskowe i do bunkrów. Jesteśmy czynni akurat dzisiaj, bo dzisiaj dostawa przyszła. I ogólnie to możesz sobie wziąć w sumie wszystko, bo ty tego nie kupujesz, bo gdzie on płaci. Świetnie, dobra, to wszystko mi się przyda. Wszystko. Co ty, To jak ja to, nie mogę. jakie mi. To teraz. Nie, on szykuje szturm, widzowie. On. Normalnie jesteśmy w domu. Pani. A może to jest. Nie chcę nikogo obrazić, a może to jest taki, wiecie, taki. Ukryta historia tego, jak Bloody budował bunkier. Może Bloody w ten sam sposób budował bunkier. Żartuję oczywiście, ale to tak wiecie, przemyślcie to. Kochana, jak pani chce, to zapraszamy przy pomniku Creepera, będzie się można schować. Ja nie mam O, pieniążków, super! ale działam w No dobrej dobrze, to wierze. nic nie. Ale ta pani tu umrze, bo ma Venoma przed Nic domem, nie szkodzi, niech przed pan sklepem. ratuje tutaj nasze po prostu. A. Ej, dobra. Mam plan idealny na kradzież, znaczy kradzież, na w sumie wzięcie rzeczy bez konsekwencji. Wzięcie w sumie daru. Słuchajcie, ubierzcie swojego kolegę w takiego dwumetrowego potwora z językiem i z pająkiem białym na sobie i niech on odpierdala jakieś rzeczy, na przykład przed żabką, a wy wtedy wbiegnijcie do żabki i powiedzcie, że macie misję zbudować bunkier, zabierzcie wszystko z żabki. Pani powie, o Jezu, ratujecie mi życie, obywatelu, i macie całą żabkę dla siebie. A kolegę kopnijcie w kolano i niech umrze wtedy. Dobrze. Po prostu miasto. Dobra, Venomku, Venomku, teraz się. Pierdolną mu z bomby atomowej chyba. Jakoś może policzymy i. Ale nie chcę nic mówić, ale spoko, rozwaliłeś Venoma. Ale sklep tej pani też. No nie mogę, jakie fajne. Nie strzelaj tym, jesteś większym terrorystą niż te Laser, Venomy. widzicie to? Ja cię kręcę. Zostań. Ej, no przecież. Kozacko, o nie, żebym tylko nie zniszczył skuterka. Mamy, słuchajcie, w razie co taką tarczę i teraz. Tarcza. Jesteśmy bezpieczni w 100%. Zabezpieczymy naszą bazę laserami. Mamy tutaj dużo ciekawych rzeczy. Także, słuchajcie, jest potencjał, żeby to była najbezpieczniejsza baza w naszym mieście. Nie. Nie ma żadnego potencjału. Potencjalna w tym momencie jest tylko energia tego skutera. Gdzie po prostu będziemy mogli tutaj przenocować dużo ludzi, którzy. Ten, błagam, niech postawią kibel. Jak postawią kibel, to jestem w stanie uwierzyć w
jakkolwiek tą historię, ale niech postawią kibel. Po prostu będą się tu nie ma kibla ze sobą. Nie czuli. Okej, także pierwsze co, wiecie co, wymieniamy te drzwi. Te drzwi się nie nadają, zrobimy drzwi z kodem, a kod to będzie, wiecie jaki? 1, 2, 3, 4. Na przykład zrobimy kod 5555. Kurwa, muszę zmienić sobie w telefonie, bo znalazł mój kod. Żeby każdy mógł zapamiętać, teraz... Ale, no nie no. A co jak Venom słyszał? Żaden nieproszony gość tutaj nie wejdzie. Okej, musimy też zrobić wyjście, słuchajcie, na zewnątrz. Po co? Także wykorzystamy tutaj drabinki, które pozyskaliśmy. To są jakieś, jakie fajne drabinki. No i takich nie widziałem. No i dobra, możemy teraz wyjść tutaj na górę. Dodatkowo oczywiście wszystko trzeba będzie zabezpieczyć laserami, żeby po prostu... No dobra. Tutaj żaden nieproszony gość się nie dostał. Oj, tutaj źle laser zrobiłem, ale myślę, że to będzie... Co ty w ogóle robisz? Co ty robisz? Człowieku. Co ty robisz? Bezpieczne. Oj, 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 teraz się nie da tego zniszczyć. Słuchajcie, te lasery jak już się źle położy, to już będą... To kaplica. To do końca świata. Wszystko się skończy, ale lasery ciągle będą. Po prostu położone, ale myślę, że teraz jeszcze bardziej to będzie po prostu bezpieczne. Co ty robisz? Okej, także słuchajcie, tutaj jeszcze bym położył ten jeden laser. I wiecie co? Mamy tutaj przecież jeszcze różne ciekawe rzeczy. To... Kolce. To jest bardzo ciekawa rzecz. Znaczy, na przykład kolce i teraz będzie tutaj podwójna zapora. Na razie robię to przykładowo z jednej strony, ale... A nie wiem, czy wiecie może, że Gplay jest graczem SCP Containment Breach, w którym się nie da skakać, ale chyba Venom to tak potrafi, tak kurwa no, tak no, no kurwa 102 metry by poleciał chyba. Oczywiście możemy to zrobić dookoła tej bazy, czyli tu stawiamy laserek, tu stawiamy laserek, tu stawiamy laserek, cyk, 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 do samego dołu, okej, tutaj mi akurat źle się coś zrobiło, ale słuchaj... Funkcjonuje jak taka basicowa firma budowlana w Polsce, no tu tak tu ścianę zrobimy, tam wyburzymy, tu kafelki, a... Tu się mi coś źle zrobiło i wybuch cały dom. Słuchajcie, robimy oczywiście podwójną zaporę, także cyk, 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 cyk. Ciekawe jak Lumi w ogóle urządziła środek, mam nadzieję, że bezpiecznie. Może się wejdź jej spytam. Nie, musimy tutaj jeszcze, słuchajcie, zamontować w ogóle monitoring, także montujemy na górze monitoring, idziemy za momencik do Lumi zobaczyć jak jej idzie. Na razie baza jest tu w miarę bezpieczna. Ale zrobiłeś osłonę z dwóch stron tylko. Co zresztą? To zobaczcie ile laserów, ile normalnie... Nie, przysięgam. Gplay przypomina mi w tym odcinku takiego, wiecie, sześcioletniego, nie wiem, Wojtusia, 2016 rocznik, który widzi na wystawie taką gazetkę z plastikowym woreczkiem i w środku jest pistolet. Oczywiście pistolet plastikowy, zabawkowy i to już nawet nie jest ważne, jaki to jest pistolet, czy on działa, tylko wiecie, ten pistolet ma laserek, ma latarkę, ma uchwyt, ma zaczepkę, ma celownik i to jest wywalone, czy to jest plastik, czy to jest drewno, czy to działa, czy ten działa. On ma laser, latarkę, uchwyt, kolbę, takie rzeczy. I tutaj Gplay tak samo, wywalone czy ta baza jest, nie wiem, obita metalem, czy da się funkcjonować tam dłużej niż 3 minuty. Ważne, że ma kolce wokół, ważne, że ma lasery wokół, tylko z dwóch stron. Kolcy, drzwi też są tutaj już zabezpieczone, także robi się coraz, coraz bezpieczniej. Nieironicznie, jak ja widzę coś takiego, to po prostu łatwiej się jest przejść obok drzwiami, a nie drzwiami. Bezpieczniej. Okej, także tutaj robimy też taki prosty system. Ale już nikt nie wejdzie. Właśnie. Nikt nie wejdzie już do środka. Stary, nikt nie wejdzie. Okej. No i słuchajcie, monitoring na pewno się tutaj przyda, na placu. Także tu montujemy pierwszą. Na pomniku Creepera, który jest
billboard. Kamerę. Gdzie ja mam te kamery, słuchajcie? Gdzie się tutaj zgubiłem? Miałem, ja widzę, te kamery, ja widzę, o jest. Widzę tutaj te kamery. Okej, okay, także jak najwyżej, żeby były... Kamery chyba bezprzewodowe. Tutaj dostęp z góry. Zobaczymy, będziemy mieli na plac. I tutaj na tym budyneczku myślę, że jeszcze ustawimy. I... Super. Chodź sobie, stary, przejdź sobie na peryferia Wrocławia i na przykład... Wejdź i daj na losowym, nie wiem, billboardzie kamerę i na losowym domu losowego mieszkańca. Super będzie. Będziemy po prostu bezpieczni. Te Venomy, słuchajcie, jeszcze postaw, nic tam nie zrobią. Wszyscy tutaj mieszkańcy... Ale tylko z dwóch stron. Bo z dwóch innych macie przewalone. Będą bezpieczni i będą mogli się schronić w naszym Zalec tajnym schronie. Także idziemy teraz zobaczyć, słuchajcie, a jeszcze tutaj ustawimy tylko lampę. O, okej, okej, okej. Poprawia tak, hop, hop, hop. Następny tutaj poziom, także tu i tu musimy po kolei tutaj to właśnie ustawiać. Idziemy teraz zobaczyć, słuchajcie, do Lumi, jak tam po prostu jej idzie, czy ona się pisała na medal, czy nie. Okej, okay, na razie tutaj jest, słuchajcie, nasza baza w miarę już bezpieczna. Prawda, im więcej oglądam jego filmów, tym bardziej się wpasowywuje w definicję PIO. Po prostu mielarka, w której wrzucasz losowy temat popkultury i on, ta mielarka ma za zadanie po prostu przemienić ten temat na milion różnych sposobów, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tego pieniędzy i wyświetlić. To jest właśnie kanał Gplay. Pieczna, tu oczywiście ten koleg... Jestem ciekaw, jak on wejdzie swoją drogą. Nie pasuje. Okej, tutaj będzie taki mały przesmyk. No i wszystko jest... Zajebisty przesmyk. Gotowe. Dodatkowo, o nie, tutaj słuchajcie, laser. I co teraz? To na razie będzie w sumie utrudnione przejście, ale... Super. Wiecie... Nikt nie wejdzie do tego schronu. Nawet jego mieszkańcy. Gplay, co ty zrobiłeś? To tak jakbyś wykopał kopalnię i zaraz ją zawalił, mówiąc, że to jest najbezpieczniejsza kopalnia, bo przecież żaden człowiek do niej nie wejdzie. I nikt nie wyjdzie. Nie budujcie jak on. To nic. Na szczęście można też, słuchajcie, wyjść na górę, zobaczyć tutaj, jak to wygląda. Dodatkowo mamy monitoring, druga kamera na razie jest ok, pierwsza kamera jest ok. Widać, słuchajcie, naszą tutaj bazę, najbezpieczniejsza baza. Nie jest bezpieczna. Normalnie w Minecraft, a idziemy teraz na dół zobaczyć. Pozdrowienia, LukeKos9. Uwaga, uwaga, uwaga. Wow, jest tu kuchnia. Także zupkę już nawet Lumi jakąś ugotowała, tak, pomidorówkę. Tak, ugotowałam komputerki. Tutaj fajnie, tutaj fajnie to wygląda, Lumi. Nawet ustawiła takie same okna na każdym monitorze. Komputery dla naszych mieszkańców miasta, żeby mogli sobie pograć w Minecrafta. Dobra, ja zaklepuję to łóżko tutaj od razu. Nie no... Gplay, przestań być sześcioletnim Wojtusiem. Od razu mówię, sobie tu zaznaczę. To ja to zaklepuję. Tutaj od razu... Lumi, ty też przestań. Żeby mógł tutaj pójść. Więc to Lumi, w ogóle zamontowałem tutaj monitoring, lasery, wszystko jest w miarę... No, nikt nie wejdzie, nikt nie wyjdzie. Możecie żyć przez jakiś tydzień, bo zupa nie starczy wam do końca życia? Bezpiecznie, ogólnie mam tutaj dostęp do laserów. Nie stawiaj tych laserów w środku. Jak chcemy, to możemy... Nie no, przysięgam, ktoś w nocy się poślizgnie i umrze. Ta muzyka jest zbyt wesoła na to. My gdzieś tutaj muszę to wykorzystać w bazie, nie wiem, czy masz jakieś pomysły, kolce w razie co czy coś. I wiesz... Dobra, gdzie jest... W ogóle jestem ciekaw, w ogóle według mnie zacznijmy od tego, że jakby Lumi zrobiła lepszą robotę od Gplaya, głównie dlatego, że zrobiła jedzenie, ale nie. Co będziemy musieli tak naprawdę, wiesz co jest najlepsze, że mam tutaj dostęp do mega niesamowitych rzeczy, dam ci parę, słuchaj tutaj, normalnie tych, masz tutaj jeszcze mieczyk i wiesz co teraz... Zdrowienia Piotrek, podłoga MB. Będziemy po prostu mogli bezpiecznie się bronić i co najlepsze, mam dostęp do monitoringu, także mogę sprawdzić bezproblemowo, czy coś się dzieje. Ty... O nie! To armia wielkich Venomów. No jest kaplica ogólnie, widzowie. Więc jeżeli uważacie, że Gplay da radę wybronić swoją bazę, to zostawcie łapkę w górę. Nie. Nie róbcie tego. Znaczy możecie zostawić, jak wam się podoba, ale... Błagam, niech tu się coś stanie. Nie wiem, niech tu... Nie wiem. Nie wiem, co się... Niech tu Spider-Man niech przyjdzie. O nie, Lumi! Te golemy, te normalnie Venomy, wielkie, potężne golemy, nie wiem, czy to są... Ale...
Gplay tutaj unika jednego słowa, którego użycie mogłoby drastycznie obniżyć monetyzację na jego filmie. Ja się bardzo cieszę, że go nie używał, bo mogę z czystym sumieniem oglądać ten film na Twitchu, ale widzę taką jedną rzecz, której na pewno jest świadom. Golemy, słuchajcie, czy jakieś mutanty otoczyły normalnie całą naszą bazę. Wiesz, ile ich tu jest? Dobra, druga kamera. No, powiem ci, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Słuchaj, musimy ich pokonać. Ale właśnie Gplay, bo ta baza służy do tego, żeby nie musieć ich pokonać, tylko żeby secilować bajerkę. Przecież jak mają bunkry przeciwatomowe, to one nie służą do tego, że jak pierdolnie bomba, to żeby wyjść i walczyć z tą bombą, tylko żeby przeczekać i przeżyć. Wiesz to, co ci dałem? Idziemy na zewnątrz, musimy pilnie bronić naszej bazy. Zobaczymy, czy są na tyle silni, na jakich... Nie są. ...ich wyglądają. Oni się tu nie... Zabiłeś jednego na hita, tą bronią. Powinni zbliżyć, ponieważ wszędzie są... Czemu cywil ma minigana? ...lasery, także siema... Lasery, które nie działają. Siema... Boże... On popełnia zbrodnie wojenne. Bek! No i pięknie. Oj, te golemy, nie wiem czy wy słyszycie. Wsłuchajcie się, moi kochani. Wsłuchajcie się. Pięknie, tutaj używamy tych laserów niesamowitych. Lumi jesteś? Gdzie ty jesteś, Lumi? Nie wiem czy słyszycie, ale te golemy mają domyślny dźwięk dostawania obrażeń Steve'a. Nie wiem czy to jest modyfikacja, czy to jest texture pack, czy data pack, czy co. Ale one brzmią jak Steve. Zobacz, tędy. No bo jest laser. Zrobiłem tu wyjście. Patrz, co tu się dzieje. Kłułem się kulcami. Świetnie działa, świetnie działa. I co? Co wy, nomy? Myślicie, że sobie tak łatwo z nami poradzicie? Nie ma szans, nie ma szans. I bęk, tamten też. Kolego, tutaj. Zapraszamy was tutaj. Ja nie mogę, Lumi, widziałaś, jak kozacko sobie dajemy radę. Bez problemu sobie poradzimy. Dzięki tej normalnie bazie, tego lemy to żaden problem. Gorsze jest to, że to nie można nazywać ludobójstwem, bo to nie są ludzie, ale traktujmy to jako zbrodnie wojenne. Problem, nie? Zaraz sobie poradzimy. Musimy, wiesz co, tutaj przyprowadzić więcej tak naprawdę mieszkańców miasta, żeby tutaj, wiesz co, wszyscy byli bezpieczni. Także słuchaj... Ale to miasto ma jednego nie, ma więcej, bo jeszcze na policji bili. No to ma komisariat policji. Policja pewnie je obiad, więc może im nie przeszkadzajmy. Schowaj się na dole, ja na razie wychodzę. Jak coś tutaj jest, wejście do bazy, wiesz jaki jest kod? 5, 5, 5. Mów głośniej. Nie, bo Venom usłyszy. Gplay, on ma dobry słuch. 5, 4 razy 5. A, nie usłyszy, bo nie żyje. A wiecie czemu Venom nie zje hamburgera? Wy wiecie czemu. Słuchaj, i tam myślę, że sobie bez problemu. Nie ma dowodów na zbrodnie wojenne, właśnie, jak w Bośni. Nachos, no właśnie są. Słuchaj, bo on ma dowody i wrzucił je na swój kanał YouTube. Zwolczak, błagam. Nie wiem, nagraj film, jak nie wiem. To jest taki content pod ciebie na TikToka, o. Nie wiem, weź figurki Lego i na przykład spal je i mów, że są dowody na popełnianie zbrodni wojennych. I to na TikToka. Nie, no to by nie siadło. No, ale Gplay tak zrobił. On opublikował dowody na swoim kanale. Bądź jak Gplay. Poradzisz? A ja słuchaj, idę w ogóle po moją rodzinkę. O, tutaj jeszcze koledzy. No i po co ci była ta baza, skoro teraz z nich wychodzisz? Koledzy są, także demolujesz co? Chcecie miasto. Się zmierzyć normalnie z Gplayem? No to nie chcemy, nie chcemy. Gplay niech przejdzie obok. Przepraszam, nie ma problemu. Mogę jeszcze na was inne ciekawe rzeczy. Mam na przykład taki laser. Bez problemu mogę to na was użyć. Ja się normalnie was nie cykam i bez problemu sobie poradzę. Bang i bang. Ja nie mogę. Kozacko, słuchajcie, kozacko sobie poradziliśmy. Także lecimy, słuchajcie, bierzemy teraz skuterek. Idziemy właśnie tutaj naszym przejściem. Tym samym, chociaż nie wiem, czy nie lepiej nawet by się tutaj szło na piechotę. Aczkolwiek ten skuterek... Tam dowody, srowody. Ewidentny Photoshop. Sądzisz? Ty na mnie zgromadziłeś dowody, że lubię hentaje. Ale to też był Photoshop. Co nie? Ty co to za potwór? To jest jakiś Venom. Ale on jest mniejszy, to tu... Zostaw go, to młodszy brat, on się jeszcze uczy. To jest tak jakby niezmutowany Venom. No nie, jestem młodszy brat. Czy niezmutowany Venom, jakiego zauważyłem? On się jeszcze uczy. Grane. W ogóle może go będziemy śledzić. Ale
Nie no, przysięgam, błagam, jakbyście mieli kiedyś nieprzyjemność kogoś śledzić, to nie mówcie co chwilę za jego plecami, że będziecie próbować go śledzić. Błagam, to nie tak się to robi. Może doprowadzi nas do ich jakiejś tajnej bazy i po prostu rozgromimy ich tajną. No po prostu, no wiecie, to jest młodszy brat. Każdy, kto kiedyś miał młodszego brata, ja nie miałem, wie jak to jest. Po prostu wysłali go po pizzę, a on ich zaprowadzi do tajnej bazy. Bazę, to też jest jakieś wyjście. Dobra, gdzie on w ogóle idzie, słuchajcie? Szybko musimy... Stój tutaj, stój tutaj, pilnuj! I w razie czego atakuj! Nie mogę pilnować i atakować. Czemu? Bo przyszedł pan z laserem. A co do dowodów na hentaje, oczywiście, jedziesz na pyrkoń. Kurwa, naczos. Oczywiście, że jadę. Oczywiście, że jadę. Wszędzie będę jeździć. W sensie to nie jest sarkazm, naprawdę jadę. Akuj, słuchajcie, ja tutaj go... A co to za kobieta jest tam w tle? Mali już, wiecie, czym co... Czym go strzelasz w ogóle? Ogólnie tą dziwną cieczą. Dobra, szybko... Dziwną cieczą. Bierzemy, słuchajcie, dobrze, skuterek, uciekamy zanim on gdzieś poszedł w tamtą stronę, gdzie on tu nie poleciał. Dobra, idzie. Idzie śledzić. Ale to chyba jest NPC z zaplanowaną trasą dalej. Chyba. Albo gracz, no może być gracz, może ale... jakiś ich szef, słuchajcie. Może... Ale przy... jak? Tu jest szef i on tak naprawdę kontroluje, patrzy czy wszyscy są... Ale to jaki to ma sens, że on jest szefem? Jest mniejszy od wszystkim, to chyba... Chyba najsilniejszy byłby szefem, mi się wydaje. Nie wiem. ...pozycjach, czy po prostu bronią, tu powoli przejmują miasto, czy coś w tym stylu. Dobra, no i słuchajcie. Dobra, zaczynamy tutaj zabawę teraz. Uh-huh. Będzie was dużo, dużo więcej. Co to on ich tak tworzy naprawdę? Tutaj? Ej, ja dobra. Nie mogę, patrzcie, to on tworzy i tutaj hop. Te golemy. I hop. Oj, co jest grane, tworzy te golemy. Nie, to jest plus 18 Gplay. Trochę prywatności. A? Później je mutuje, patrzcie, tu jest jakaś jeszcze? Dziwna ciecz. Znowu dziwna ciecz. Policja w Gplayowicach już działa. To są baranowice, ale to wszystko obok siebie. Pewnie później tam wtyka do środka i tak... O nie, on mu wtyka do środka, nie. Gplay bez takich. Naprawdę? Ja nie mogę, słuchajcie. Ale on w ogóle robi, ale to są żelazne golemy. I wchodźcie tam, wchodźcie, musicie się zmieniać. Przecież. Dzięki za pozdrowienia. Nie ma pozdrowienia. Nie ma problemu, Lukos. Nie ma problemu, szefie. Chciałem tylko powiedzieć, że... Doj, cwaniaku, jeden. Pierdolnąłeś go prądem przed chwilą i on nie zauważył. Co ty sobie myślisz? Do. Że co, że będziesz... Ale on tworzy żelazne golemy, on... Gplay, bo to jest jak w filmie, że to jest ten Venom, a tamte złe to były te drugie Venom, te złe Venom, a ten jest ten dobry i on tworzy golemy, żeby stworzyć armię walczącą przez Venomami, bo tamte są takie, a są takie i one będą walczyć ze sobą. Jezu, jak ja nie chcę tego oglądać. Bear 217, pozdrawiam. Tworzył golemy i... Jest lepsze niż narkotyki. Po prostu nasze miasto... No, teraz tak naprawdę atakował. Co ty tu kombinujesz? Co to jest za ciecz tutaj w środku? On tu nas... Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać od tego żartu. To było silniejsze ode mnie. To co? Będzie miasto. Idźcie. Ale Jezu, on przed chwilą ci dwa razy walnął prądem. A ty to olałeś. Wchodźcie, atakujcie go. Nikt nigdzie co nie pójdzie, słuchaj. Ale on, co jest w ogóle? Co ty tu kombinujesz? Co to jest jakaś... Może będzie przemiana w Venoma tak na żywo. Ciecz Venoma tak naprawdę. Tak. Ciecz Venoma. Widzowie, wystrzegajcie się cieczy Venoma. Tak, to jest taka specjalna po prostu ciecz. Aha. Która zamienia golemów po prostu w Venomy. No to co? Fajnie, a ty nie fajnie, możesz słuchaj. Mi teraz przeszkadzać tutaj. A właśnie, że ja tak naprawdę teraz stoję na straży tego miasta i słuchaj, zaraz ciebie... O nie, Gplay stoi na straży tego miasta. A wiecie czemu? Bo policja je obiad. Pokonam, nie boję się ciebie i tak naprawdę mamy poza tym najbezpieczniejszą bazę na świecie. Tak... Ale nie macie w tej bazie. Cały odcinek nie ma sensu. Że tak naprawdę nie masz z nami szans. Chodź tutaj, cwaniaku, jeden. Bęk. I co? I co? Ucieknę, ucieknę tak naprawdę za tobą, nie. Ale to ty dzwonisz, ty nie uciekasz, Gplay, Venom, ty nie uciekasz, ty idziesz w jego stronę. Jasne, że się nie boję. No to zapraszam. O. No i mam cię, cwania... Nie, no, błagam, zrób ktoś kompilację umierania antagonistów w filmach Gplaya. To jest zawsze dobry efekt dźwiękowy. Jasny gwint. Znaczy to i tak...
I tak było lepsze niż finałowa walka w filmie Morbius, ale abstrahując od tego, to jest, to nie wiem, może to jest jakiś, wiecie, będzie za 200 lat na przykład jakiś historyk, który będzie badał nasze dzieje, XXI wiek i w ogóle, i będzie miał z jednej strony Olgę Tokarczuk, noblistkę polską, piszącą naprawdę mieszane gatunki literackie i mieszając to w swoich książkach i wychodząc to naprawdę dobrze i fajnie, a z drugiej strony będzie miał on kanał Minecraft Gplay, w którym są na przykład takie rzeczy. Chodź tutaj, cwaniaku, jeden. Bęk! I co? I co? Ucieknę, boisz się? Ucieknę tak naprawdę za tobą. Nie, jasne, że się nie boję. No to zapraszam. No i mam cię, cwaniaku jeden. Ej, wiecie co? Skoro ten historyk będzie miał dużą zagwostkę. A może to trailer do Venoma 3? Tutaj normalnie te golemy tu wpadają i zostają Venomami. Musimy je... Właśnie nie widziałem żadnej przemiany. Chciałem zobaczyć przemianę. W razie, żeby nie zostawało Venomami. Słuchajcie, także... A, Jezu. Nie chcesz, żeby golemy zostały Venomami, więc je zabijesz. Ty nie masz moralności, człowieku. Ty golemiku. Moralność to jak słabość. Jakbyśmy weszli tutaj, do tej mazi, to też moglibyśmy zostać Venomami. Nie wchodź do mazi. Widzowie, co myślicie o tym, że... Jak dacie 5000 lajków, to wejdę do mazi. Nie. My zostali Venomami. Nie, to... nie, proszę. Nie jest w sumie głupi pomysł. To jest bardzo głupi pomysł. Spróbować nowego życia. Nie, ale dobra, ej, to mnie dziwi. Ej, nie radzicie, myślałem, że ten odcinek się tu skończy. A tu, okej, jest plot. Sprawdzimy tylko kamery, czy baza jest, słuchajcie, bezpieczna. Dobra, baza jest bezpieczna. Nie ma tutaj żadnych. Ej, ale to jest dobry plot, nie spodziewałem się tego, że on będzie chciał do tego wejść. Wiecie co, ja zdejmuję ten skafander, zaryzykuję i wskakuję tutaj do środka. Zobaczymy, co się... Nie, ciecz Venoma, wódka. Stanie. Także uwaga. Woohoo, bang. Ja, ale wybitne cięcie. Okej, czujesz się jakiś... Nie, no ale to golemy się miały zamieniać. Ty nie jesteś golemem. Potężny. Ej, zostałem, słuchajcie. Ja nie mogę, zostałem Venomem golem. Raz, dwa. Raz, dwa, w górę ręce. Ej, ja nie mogę, zostałem Venomem golemem. I takim przepotężnym. Gameplay, musisz iść na odwyk. Potężnym normalnie mutantem. Ja cię kręcę, nie wiem czy to dobry pomysł, ale teraz weźmiemy... Num, co tu napisać, ale jak mnie pozdrowisz, to będzie miło. Kubeczek 12, pozdrawiam. Też mam kubeczek. Mam dużo kubeczków, ale 12 pozdrawiam. Drabinkę, wiecie co? Aż chciałbym zniszczyć normalnie nasze miasto. Nie! Słuchajcie, jak będzie za dużo... Normalnie kusimy drabinkę, wiecie co? Uwaga, jak będziecie za dużo grali w gry. Aż chciałbym zniszczyć normalnie nasze miasto. Każdy gracz w Ameryce po odebraniu darmowego GTA 5 na Epic Game Store. Ale teraz weźmiemy drabinkę, wiecie co? Aż chciałbym zniszczyć normalnie nasze miasto. Ale teraz weźmiemy drabinkę. Gabor dowiadujący się, że w najnowszym update'cie do SL-a nie ma kucania. Wiecie co? Aż chciałbym zniszczyć normalnie nasze miasto. No, ale teraz weźmiemy drabinkę, wiecie... Widzowie Gabora widzący, jak Gplay wrzuca nowy film. Wiecie co? Aż chciałbym zniszczyć normalnie nasze miasto. Interpretację zostawiam wam. Normalnie kusi mnie, żeby zniszczyć miasto. Przestań. Przestań. Idziemy teraz i zniszczymy tutaj domek prezydenta. Mamy, słuchaj... Jaki kurwa domek? Kto jest prezydentem tego szajsu? Mamy dostęp do niesamowitych tutaj laserów i... Ale miałeś dostęp przed. Pozdrowienia, Roll BB, podłoga heheszki. Będziemy teraz się mścić. Ja teraz jestem... Czym ty strzelasz? Po armii, w armię po stronie Venoma i zniszczymy... No ale to jest ciekawy plot. W sensie ogólnie to nie spodziewałem się tego, ale okej. Zniszczymy domy. Zniszczymy ten dom. Ale ty mogłeś to robić przed tym, jak byłeś Venomem. Pierwszy normalnie, tutaj drugi na oku i ja nie mogę, jesteśmy najpotężniejszymi potworami w mieście. Możemy niszczyć restaurację. No, twój brat Venom. Czerwone szelki. A ty, ziomeczku, też masz tutaj normalnie. No, on się będą bić. Zacznij coś działać. Będą się bić? Będzie się bić, on nie zmienił tego skryptu, nie. Ja pierdzielę, to jest takie nie fair w stosunku do tych dzieci. Naprawdę. Słuchacz jest głupi. Ej, ty stoisz przeciwko mnie, to my razem nie trzymamy sztamy? Taki... Nie trzymamy sztamy. Jesteś? No to proszę. No proszę bardzo. To dobrze, zamorduję cały twój gatunek.
Dajcie mi coś normalnie, jakieś TNT. Tu podpalimy, dobra, podpalimy ten... A mogę to zgłosić za akt terrorystów? Ej, bo w ogóle dziewczyna jest obok ciebie. Budyneczek. Ej, a ty, paniuśka, co? Też masz ogólnie niszczyć miasto. Tutaj masz... Musimy podładować te wszystkie rzeczy, słuchaj, to w przeciągu chwili. Dobra, także bierzemy, słuchajcie, wszystko co najpotężniejsze i bierzemy się za to miasto. O nie, wpadłem samemu tutaj, słuchajcie. Policja ciągle je obiad. Także ogólnie ja idę niszczyć miasto, a na ten odcinek to by było na tyle. Żegnam się z wami, trzymajcie się, pa. No tęskniłem za tym. Ostatnio Gplay oglądałem 1,5 miesiąca temu z mojej perspektywy. Tęskniłem trochę za tym, jest mi źle. Mam nadzieję YouTube'owym, którzy możliwe, że kiedyś obejrzą ten odcinek, że się fajnie oglądało. Łapkujcie, subskrybujcie, wbijajcie na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, serwis, Discord, CPS, główny kanał, drugi kanał, wszystko macie w opisie. Na Twitcha, na główny, na wszystko. Cześć YouTube'owi.